To dzieci mają głos. Sami opowiadamy o książkach i nie tylko. Dzień dobry. Dzisiaj ze mną jest Staś wraz z książką Inspektor Parma i Spisek Żywnościowy, wydawnictwo K Hej! No, opowiedz mi mm, pokrótce, kim jest Inspektor Parma? No i o jaki spisek chodzi w tej książce? Inspektor Parma to świnka, która żyje w mieście, które nazywa się Jagodno. I sąsiaduje z dwoma innymi większymi miastami, czyli bułami wielkimi i Paruwami niżnymi. Bardzo śmieszne nazwy. I właśnie to jagodno jest takie najbardziej zdrowe i nigdy nie miało konserwantów w, tych, w tym jedzeniu ich bez GMO. Tak, bez żadnych tam chemicznych dodatków, a w tych było wielkich i parów niż kto takie grubasy chodzą już normalnie. tłuszczochy, fast foody, a w tym jagodnie jakieś zdrowe przekąski, chleby, pomidory, papryczki. Aha, czyli mamy głównego bohatera i na czym polega ten spisek żywnościowy? Spisek żywnościowy polega na tym, że ktoś. Zaczyna otruwać to jedzenie wielogodnie. No i ta Parma ze swoim pomocnikiem, o którym jeszcze nie wspomniałem, szperkiem, czyli szczurem, e, zaczynają rozwiązywać zagadkę. Najpierw od kolorowej trucizny, e, po skamieniałą prezeskę. E, no i różne tam zagadki są. Które właśnie e, są bardzo wciągające i e, ciekawe. No i można tutaj trzymać w napięciu bardzo. Aha, czyli książka, można powiedzieć, detektywistyczna. Tak, detektywistyczna, no bardzo. E, ja tam próbowałem, jak w każdych kryminałach, jakie tam czytałem, no to próbowałem zgadnąć, kto jest i. Kto jest winny? Tak, kto jest winny? Udało się? Tak. Udawało się. Słuchaj, a książka jest jednolita, podzielona na rozdziały. Jak to wygląda? Książka jest podzielona na rozdziały, ale każda dotyczy żywności. Na początku może się wydawać, że nie, no bo co ma na przykład, co ma związek zastrzyk, na przykład, tak daję przykład. Z żywnością. Nie będę opowiadał, ale ma związek z żywnością, i to bardzo duży. Yy, I wszystko tutaj, właśnie, do jednego tematu jest, czyli do żywności, właśnie, którą chce ktoś otruć jagodnie. Yy, a powiedz mi, czy takie, jak ci się wydaje? Yy. Czy żywność, którą spożywasz na co dzień, to jest zdrowa, niezdrowa? No, staram się jak najlepiej, no na pewno nigdy nie będziemy mieli jak tutaj w jagonie, czyli bez żadnych e, tłuszczów, tylko tłuszcze naturalne jakieś, e, owoce, warzywa same, e, białka, że bez takich fast foodów to e, no, trudno by nam było, więc myślę, że znaczy ja się staram jak najlepiej, myślę, że wiele osób się stara jak najlepiej tutaj tą dietę. Tutaj sporządzić, ale, no, właśnie jak. Ale fast foody też lubicie. No tak! No. <laughs> jak no. każde dziecko. No, więc tutaj to. Natomiast cały spisek żywnościowy opiera się na tym, że ktoś, jak mówisz, zatruwa jedzenie wiagodnie. Szczur i świnka. No, para wręcz komiczna. Tak, bardzo <laughs> śmieszne. Tutaj są wątki. I. Yy... Rysunki też chciałem tutaj wspomnieć o rysunkach, są bardzo e, są często, są kolorowe i na całe strony, no, gdzie nie gdzie, gdzie nie gdzie mniejsze, gdzie większe, e, ale na, naprawdę no, dużo kolorów mają. Dlaczego poleciłbyś tę książkę dzieciakom ze szkoły na przykład? Poleciłbym, bo jest naprawdę wciągająca. Y, dużo zwrotów akcji, y, trzymająca w napięciu. Y, dużo tutaj y, wątków jest fajnych, poruszonych i właśnie y, dynamiczna bardzo akcja. I y, warto ją sobie przeczytać. Y, wraz z bohaterami można rozwiązywać zagadki i trochę pogłówkować. Ja na przykład będę bardzo czekać na tom drugi. A będzie? No tutaj jest pokazane, że to tą pierwszy, więc czekam na tą drugi. Bardzo się cieszę, czyli wkręciły cię te historie, zainteresowały dla wszystkich dziesięciolatków. Dziesięć plus można powiedzieć. Książka warta polecenia. Tak, polecam bardzo serdecznie, bo naprawdę świetna książka, bardzo mi się spodobała. Eee, warto ją sobie przeczytać. Dzięki. Proszę, pa.